Uwaga, proszę Państwa, zaczniemy od statystyk. Ministerstwo Zdrowia podaje, że od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku w 113 dyspozytorniach medycznych w kraju, uwaga, odebrano 6 532 696 połączeń telefonicznych, z czego 997, ponad 997, były to połączenia fałszywe, złośliwe lub żarty. O tym, w jakich sytuacjach pogotowie bywa stawiane w różnych niezależnych okolicznościach, gdzie z jednej strony nie wypada odmówić pomocy, a z drugiej ta pomoc mogłaby być na przykład niesiona przez członka rodziny, albo przez sąsiada, albo sam człowiek mógłby sobie obandażować rękę. O tym pogadamy z Arielem Szczotokiem, z Kamilem Miotkiem i z Marcinem Soboniem. Wszyscy panowie mają to do siebie, że pracują czynnie w pogotowiu, w różnych jego odsłonach. Zaczniemy od naszego serdecznego kolegi Ariela. Bo on tu bywa najczęściej. Sorry, panowie, no, za wysługę dać mu szansę. Poza tym, jakby raz to bym wiemy, gdzie zadzwonił. Mnie interesuje najbardziej na początek, w jakiej sytuacji pogotowie musi przejechać, a w jakiej może odmówić. Do bólu zęba wspomnianego zdecydowanie nie. Natomiast pogotowie ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne powstało po to i zostało utworzone po to, żeby działać w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W sytuacji, gdy rzeczywiście brak interwencji medycznej, brak działania ratowniczego w krótkim czasie doprowadzić do znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia albo do śmierci człowieka. Ktoś ocenia przez telefon, typu dzwonię do ciebie i mówię: dzień dobry, Marcin z tej strony, boli mnie. Tak, i dyspozytor zadaje kilka konkretnych pytań, które oceniają, jaki jest to ból, kiedy się pojawił, gdzie jest ulokowany i czy ten ból rzeczywiście może być objawem stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Ma też obowiązek zweryfikować, czy dane samopoczucie poszkodowanego pacjenta, który dzwoni, jest rzeczywiście stanem, który wymaga interwencji w trybie natychmiastowym. Dobra, przykłady, Ariel. Utrata przytomności. Utrata przytomności, drgawki, zatrzymanie krążenia. Temperatura powyżej 41 stopni. 41 stopni zdecydowanie tak. Nie 41 kreska, ale 41 stopni to zdecydowanie stan zagrożenia życia i to będzie wymagało. Wypadek łącznie z upadkiem, uderzeniem na przykład upadek głową. Upadek z wysokości, jak najbardziej. Uraz głowy z utratą przytomności. Wypadki komunikacyjne. Wszelkiej maści, jeżeli są poszkodowani i potrzebują pomocy, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli jest to uraz palca po wypadku komunikacyjnym i żadnych innych obrażeń, to jednak tutaj samodzielnie możemy się zgłosić. Prawda jest taka, że chorzy często wzywają pogotowie, bo nie chcą siedzieć na SOR-ze, na specjalnych oddziałach ratunkowych i tam czekać na pomoc, na przykład przy wypadku przecięcia, ran, które trzeba zeszyć i trzeba się nimi zaopiekować. I tu szybko zderzają się z rzeczywistością. Przyjazd do szpitala z załogą ratownictwa medycznego wcale nie przyspiesza przyjęcia na oddział. Ha, panie Kamilu. To ja. Tak, właśnie. Tak czułem, że to pan. Co się dzieje w sytuacji, kiedy pogotowie zostało wezwane i przyjeżdżacie na miejsce, stwierdzacie, że jednak sprawa jest błaha i wręcz ma charakter jakiegoś wymuszenia? Znaczy ktoś, tak jak Dorota powiedziała, nie chciał jechać do szpitala, podrapał go kot, no i stwierdził, że pogotowie musi przyjechać mu opatrzyć te straszne rany. Znaczy, my z racji pracy w pogotowiu nie mamy nigdy obowiązku każdego pacjenta brać do szpitala. Od tego, co zostaniemy na miejscu, od tego, jakie parametry zbadamy, decydujemy, czy pacjent trafia do SOR-u, czy nie. A wzywacie policję w sytuacji, kiedy coś jest ewidentnie wymuszeniem? Staramy się nie wzywać, staramy się informować. Główny problem polega też na tym, że gro ludzi nie wie często, co zrobić w danej sytuacji, często wieczorem, często w nocy. Często jeździmy do małych dzieci, które po prostu chorują, tak? Jest to jakaś infekcja. Mhm. Mamy wiadomo, mamy są przerażone, my to wszystko rozumiemy. Rodzice panikują, trudno się dziwić, nie? My to wszystko rozumiemy, dlatego mówię, staramy się bardziej informować, edukować tych pacjentów, co mają zrobić. Następnym razem pouczamy, na ile jesteśmy w stanie, to pomagamy, aczkolwiek też karetki są wyposażone w leki stricte do resuscytacji, tak? Leki ratujące życie, tak? Leków takich doraźnych nie mamy w zespołach ratownictwa. No właśnie, tu się zatrzymajmy. Panie Marcinie, czy wy jako zespół możecie wystawić receptę? Nie. Bo czasami ludzie chcieliby, żeby panowie wypisali receptę. No to szkoda, bo mieliśmy parę tutaj zapisanych. Ciekawe, na co ty potrzebujesz receptę. Ja ciebie zawsze. Boim się zapytać. Natomiast odkąd wyszła ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli akt prawny, który reguluje funkcjonowanie systemu, zespoły ratownictwa medycznego nie wystawiają recept. Nawet jeżeli w takiej zespole ratownictwa medycznego wyjazdowym jest lekarz, nie wystawia recepty. Nie możemy tego robić. No dobra, a jak przyjeżdżacie do miejsca, gdzie
ewidentnie, no, nazywając rzecz po imieniu, była libacja. Chłopaki, dziewczyny, prawda, butelki, uszkodzenia ciała, czołgający się Stefan po dywanie. A drugi leży i nie daje oznaku życia. Wy moglibyście ratować czyjeś życie, a ratujecie pijaka, który nie jest w stanie wstać z tapczanu. To nie wkurza was to? Nie macie czasami takiego gula? Nie, no oczywiście, że jest. I to jest to problem nie tylko w Polsce, bo na całym świecie tego typu wyjazdy osób pod wpływem alkoholu. Znamiennym jest jedna rzecz, że jak pytamy, ile wypił alkohol, to wszyscy mówią ile? Jedno piwo. Albo dwa piwa. I proszę sobie wyobrazić, że jest to na całym świecie. Słabe głowy mamy na całym tak, świecie. Tak, słabe głowy mamy, ale co ciekawe, nie wiem skąd się to bierze, że dwa piwa powiedzą jest w porządku. Natomiast tak denerwuje nas takie sytuacje, bo rzeczywiście to nie o to chodzi, że my wyjechaliśmy, nam przerwano picie kawy, czytanie książki, tylko tak naprawdę ten zespół może być potrzebny komuś, kto naprawdę tego będzie potrzebował. Tak miasta. Mówił Kamil, rzadko kiedy prosimy o asystę policji, natomiast w takich skrajnych przypadkach oczywiście prosimy o przyjazd funkcjonariuszy, którzy, jeżeli ewidentnie jest to naciągnięcie systemu ratownictwa medycznego, no to mogą ukarać takie osoby mandatem, a nawet skierować sprawę do sądu, bo jest to nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych. Zdarzyło się to w pana praktyce? Tak, zdarzyło się. Chcę jeszcze zapytać o jedną podobno częstą sytuację, to znaczy zabieranie osób starszych w momencie, kiedy trzeba wyjechać na narty. Tak, co roku o tym rozmawiamy w naszym studiu też. To jest... Zwłaszcza w okresach świątecznych. Szpital jako przechowania, tak? Jest to bardzo tak, przykre i przykre, ale tak prawdziwe. Zdarza się to, to nie jest nic. To jest powszechne. Przepraszam. Chcę zapytać panów o najbardziej dziwaczne wizyty. Takie, które utkwiły w pamięci jako kompletnie absurdalne. Bo z tym byciem podrapanym przez kota to jest... No, to wcale nie był żart. Nie, to jest akurat fakt autentyczny, tak? To u ciebie się zdarzyło, tak? Dostaliśmy kiedyś wezwanie do... Wzywała sąsiadka. Nas do mężczyzny, który silnie krwawi, nie wiadomo co się stało. Ona zauważyła, że jest tam krew w mieszkaniu i prosi o pomoc. Najprawdopodobniej tam coś mogło się stać niepokojącego. Zostaliśmy oczywiście zadzwonowani razem z policją, bo było podejrzenie, że może tam coś na nas czekać niebezpiecznego. W momencie wejścia do mieszkania zastaliśmy mężczyznę biegającego z owiniętą całą ręką ręcznikiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, co też oczywiście potwierdził. W momencie, kiedy zdjęliśmy ten ręcznik, okazało się, że podrapany został przez swojego kota, tak? Miętosił kota po pijaku po prostu. No zwierzęta jak to zwierzęta nie lubią takich przyjemności. Po pijaku. Na pytanie, co się stało z kotem, pan odpowiedział, że wsadził go w reklamówkę i wrzucił go przez balkon. Więc wtedy już troszkę się zdenerwowaliśmy, no bo było to szóste piętro. Faktycznie znaleźliśmy reklamówkę potem na zewnątrz pokrwawioną. Poprosimy policjantów wtedy, żeby właśnie ten mandat wystawili za znęcanie się nad zwierzętami. Tak? Panie Marcinie, u pana najdziwniejsze wezwanie? Najdziwniejsze? To przed kilkoma laty mieliśmy wezwanie do zatrzymania krążenia u 40-letniego mężczyzny. Nasz zespół sporo kilometrów przejechał, bo to za górę Kalwarię, karetka z Piaseczna wtedy się udawała. Okazało się, że tym mężczyznem był Bernardyn. A na miejscu był weterynarz. W sensie nie zakonnik, tylko pies. Nie, pies, tak. Pies Bernardyn, faktycznie z zatrzymanym krążeniem. Co więcej, był na miejscu weterynarz, który wezwał ten zespół ratownictwa medycznego, bo uznał, że powinno przyjechać, podać adrenalinę i inne leki. Czyli że sam sobie nie poradzi ze sztucznym oddychaniem. Bo nie miał adrenaliny, jak to uzasadnił. I jasne. Co więcej, jeszcze miał duże pretensje do naszego zespołu, że byli zdziwieni, dlaczego przyjechali, dlaczego mają pretensje. Dlaczego ten facet taki kudłaty? Ariel? Najbardziej racjonalne 2 lata temu wezwanie na Saskiej Kępie do jednego z salonów kosmetycznych. Silny krwotok po zabiegu kosmetycznym okazał się po wycięciu skórki krwawienie po płytce paznokcia. I to dosłownie takie panowie, zadrapanie. Powiem wam, że macie pracę bardziej przygotową niż Batman i Superman razem wzięci. Bartek Jędrzejak, słuchaj zazdrości. W taką pogodę też swoją drogą no niespecjalnie życzymy wam wyjazdów zbyt wielu, bo jest ślisko. W wielu miejscach w Polsce gołoleć można się nieźle zdziwić, jadąc po czarnym, ślizgając jak na sankach. Dziękujemy panom za spotkanie. Życzymy samych wyjazdów ratujących ludziom życie.